Zapisy terroru, tom 9, rozdział 2, strona 135. Zygmunt Bajorek, kanonier, 27 lat, kawaler. Przed wojną mieszkał we Lwowie. Władze NKWD odnosiły się do Polaków zawsze w sposób dwulicowy i obłudny. Obłuda była główną cechą ich postępowania. Na zewnątrz postępowanie ich było zgodne z przepisami. W czasie inspekcji wysłuchiwali żalów na stosunki mieszkaniowe i higieniczne. Potwierdzali i zapisywali. Przyrzekali, że pozytywnie załatwią prośby, jednak w niczym nie pomogli. Polacy byli w rzeczywistości pozbawieni obrony prawnej i zdani na łaskę urzędników sowchozu. Wystawiano nam paszporty na 5 lat, które uprawniały do poruszania się w obrębie rejonu. Przy każdej sposobności znęcali się psychicznie nad nami, oświadczając, że na zawsze pozostaniemy w państwie sowieckim, nigdy nie wrócimy do kraju, że Polska nie powstanie. W sposób banalny i wyuczony opowiadano o stosunkach istniejących w Polsce, wyśmiewano wszystko, co polskie. Winę za upadek Polski wszyscy przypisywali ministrowi Beckowi, twierdząc, że zdradził Polskę na rzecz Niemiec. Opowiadano, że w Polsce przed wojną istniała pańszczyzna, mówiono o biciu robotników, o bezrobociu. Wszystkich Polaków, nawet prawdziwych pracowników fizycznych, nazywano kapitalistami. Twierdzono, że w Polsce mieszkali kapitaliści, bezrobotni i nędzarze. Po tzw. amnestii Polacy otrzymali specjalne dokumenty, zaświadczenia, które uprawniały do obrania sobie dowolnego miejsca zamieszkania z wyjątkiem stref granicznych i miast pierwszej kategorii. Po otrzymaniu tych dokumentów wszyscy Polacy opuścili fermę i przenieśli się do miast w Kazachstanie lub w Uzbekistanie. W październiku 1940 roku wyjechałem z rodzicami do Semipałatyńska. W styczniu 1942 roku stawałem na Polsko-Rosyjskiej Komisji Poborowej. 19 lutego 1942 roku wyjechałem do Wojska Polskiego w Ługowoju. Jeśli zainteresował Cię ten materiał i chciałbyś poznać więcej podobnych świadectw, wejdź na stronę zapisyterroru.pl lub sprawdź linki w opisie. Jest jeszcze wiele do opowiedzenia.